16 lipca wspominamy świętą Teresę d'Angeleine, męczennicę. Teresa urodziła się w 1864 roku w prowincji Hebei na północy Chin. Była chrześcijanką. Chciała zostać męczennicą. Mówiła: umieranie w łóżku nie jest łatwą drogą do nieba, ale męczeństwo tak. Modlę się, aby Bóg wkrótce udzielił mi tej łaski. Jej mąż pochodził z tej samej wioski. W ich małżeństwie urodził się syn i dwie córki. Po śmierci męża Teresa troszczyła się o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci. 16 lipca 1900 roku, gdy do wioski wtargnęli bokserzy, ukryła się z dziećmi w przydomowym ogródku. Tam ją znaleziono, zaprowadzono do pogańskiej świątyni i żądano, by zaparła się wiary katolickiej i oddała cześć bożkom. Ona odmówiła i nie wyrzekła się wiary. Za to Teresa została powieszona na słupie razem z synem i córką. Zginęła jako męczennica chrześcijańska 16 lipca 1900 roku, mając zaledwie 36 lat. Została beatyfikowana 17 kwietnia 1955 roku, a kanonizowana przez papieża Jana Pawła II 1 października 2000 roku. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Teresa otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.